Zuzanna Szeder, witam w RTK i zapraszam na wiadomości. Oficjalnie zostały zamknięte w marcu i dopiero od 25 maja na ich korytarzach znów będzie się działo. Po 2 miesiącach przerwy do szkoły mogą wrócić te najmłodsze dzieci, ale jak się okazuje, pierwszo-, drugo- i trzecioklasiści zajęcia rozpoczną w dużo mniejszej grupie i to nie tylko z uwagi na obowiązujące ograniczenia. W szkołach przygotowania już trwają, bowiem od poniedziałku wracają do nich uczniowie klasy 1-3. Oczywiście nie będzie tak beztrosko jak przed epidemią. Teraz obowiązywać będą wytyczone normy sanitarne. Rozporządzenie przewiduje pewne ograniczenia, to 4 metry kwadratowe na osobę, co średnio daje takie klasy po 12 osób. Na razie mamy zgłoszeń do wszystkich szkół 144 osoby. Sukcesywnie mam nadzieję, że to będzie wzrastać. Dodajmy, że powrót do szkoły nie jest obowiązkowy, bo decyzję ostatecznie podejmują rodzice. Z raciborskich danych wynika, że nie są oni jednak gotowi do wysłania swoich pociech na zajęcia, bo uczniów nauczania początkowego na razie będzie zaledwie 15%. Reszta nadal pozostanie w domach. Jest przewidziane, że zajęcia zdalne są też prowadzone i tutaj placówki jakby mają w swoim obowiązku zapewnienie i części tej takiej stacjonarnej, ale także i tej części, no, tej zdalnej, tego do czego większość rodziców już się w dużym stopniu w jakiś sposób przyzwyczaiła. Co ważne, zgodnie z szeregiem wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. przed wejściem do szkoły każdy uczeń będzie musiał zdezynfekować ręce, a nauczyciele muszą pilnować, by ta czynność była regularnie powtarzana. Z sal usunięto też sprzęty, które trudno skutecznie umyć, a korzystanie z boiska będzie możliwe tylko przy zachowaniu odpowiedniego dystansu. Szkoły są w pełni przygotowane, zajęcia będą i w formie opiekuńczej, będą też prowadzone zajęcia dydaktyczne. Jeśli pojawi się dodatkowe dziecko, natychmiast będzie, jeżeli nawet będzie trzeba, będzie kolejny oddział klasowy uruchamiany. Pełne zabezpieczenie, jeżeli chodzi o środki ochrony. Pełna gotowość. W poniedziałek, 8 rano startujemy. Przypomnijmy, że 11 maja w Raciborzu ruszyły też przedszkola oraz żłobki i choć mogą one przyjąć tylko połowę dzieci, na opiekę w placówkach zdecydowała się na razie też tylko niewielka grupa rodziców. A teraz kolejne ostrzeżenie dla wszystkich, zwłaszcza seniorów, którzy zbyt ufnie podchodzą do obcych. Jeszcze nie tak dawno, bo na początku maja, starsza raciborzanka padła ofiarą oszustów, a tego samego dnia, dzięki interwencji sąsiadów innej potencjalnej ofiary, nie doszło do kolejnej kradzieży. Wciąż jednak po tylu głośnych apelach nie brakuje naiwnych i łatwowiernych, którzy dają się nabrać. I tak było również i w tym przypadku. To kolejny dowód na to, że nie należy ufać osobom, których nie znamy. W mieszkaniu przy ulicy Słowackiego doszło do kradzieży i to w obecności dwojga starszych właścicieli. Z relacji pokrzywdzonego wynika, że sprawcami były dwie kobiety w wieku około 40 lat. Weszły do mieszkania pod pretekstem ugaszenia pragnienia. Wtedy jedna z kobiet odwracała uwagę seniorów, a druga plądrowała szafki kuchenne, skąd skradła 6 000 zł. Złodziejki wraz z pieniędzmi wyszły, ale coś wzbudziło podejrzliwość domowników i sprawdzili swoje oszczędności, ale po nich zostało już tylko puste miejsce. Na chwilę obecną sprawczynie nie zostały zatrzymane. Raciborska Komenda prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie. I tutaj taki apel do mieszkańców, aby przekazywali wszelkie istotne informacje do Raciborskiej Komendy. Miejmy więc uszy i oczy otwarte, a przede wszystkim kierujmy się zdrowym rozsądkiem i ograniczonym zaufaniem, bo chytre panie mogą próbować powtórzyć swój skok na szybką gotówkę. Apelujemy tutaj do seniorów, aby nie otwierali drzwi nieznajomym, tym bardziej nie wpuszczali do swoich mieszkań, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć ich intencji. Policja prosi równocześnie, by informować komendę o każdym błąkającym się w naszym otoczeniu nieznajomym, który zwraca naszą uwagę. Funkcjonariusze wolą interweniować zawczasu, nawet jeśli nasze podejrzenia nie okazałyby się słuszne. A na koniec programu zachęcamy do korzystania z rowerów miejskich. Zwykle można je było wypożyczyć już w połowie kwietnia, ale z uwagi na epidemiczne okoliczności Raciborskie Centrum Informacji sezon rozpoczęło dopiero w minioną środę. Niech te puste miejsca Was nie zwiodą. Wypożyczalnia rowerów miejskich jest już czynna, ale z uwagi na aktualne wymogi sanitarne na chętnych do przejażdżki czekają w sali wystawowej RCI. Prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny, bądź podejść sobie tutaj do nas i zamówić te rowery. Rowery możemy wypożyczyć maksymalnie na 2 godziny. Koszt roweru niezmiennie pozostaje taki, jak był wcześniej, czyli 5 zł za godzinę.
Ograniczenia dotyczą też liczby jednośladów, które po każdym zwrocie muszą być odpowiednio zdezynfekowane. Na chwilę obecną do dyspozycji są tylko 2 egzemplarze plus 1 hulajnoga, która wzbogaciła ofertę w zeszłym roku. W miarę jak te wszystkie obostrzenia będą luzowane, tych rowerów też u nas będzie więcej. Nasza praca też będzie inna, bo na chwilę obecną zapraszamy jednorazowo tylko jednego klienta do środka, do centrum informacji. Oczywiście w maseczce, przy drzwiach mamy płyn do dezynfekcji rąk, czyli tak jak wszędzie, w każdym innym sklepie czy innym punkcie, po prostu te zasady trzeba zachować. Dodajmy, że godziny otwarcia również uległy skróceniu. Teraz Raciborskie Centrum Informacji wraz z wypożyczalnią czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16. Informujemy, że prowadzona jest tu też zbiórka materiałów na maseczki, które w zeszłym tygodniu rozdawało Raciborskie Centrum Kultury i które zamierza akcję powtarzać. Las. Środowisko bytowania roślin i zwierząt, fabryka tlenu, filtr powietrza, magazyn wody, ochrona gleb, miejsce wypoczynku, źródło drewna. Wystarczy chwila, aby to wszystko unicestwić. Rzucony bezmyślnie niedopałek, pozostawione niedogaszone ognisko, wypalanie traw, podpalenie to najczęstsze przyczyny pożarów lasów. Nie bądź samobójcą, nie niszcz świata, w którym żyjesz. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu przyjemnego weekendu. W poniedziałek przywita Państwa Joanna Indraszczyk-Kałupak, więc zapraszam na 18.30. Do zobaczenia.